A więc tak, dalej czekam na diagnostykę tego motocykla. Jest jakiś problem z połączeniem z zegarami. Nie wiem, o co kaman. Jak widzicie, GSR dalej czeka na umalowanie zbiornika. Odebrałem od poprzedniego lakiernika, bo odstawił fuszerkę, więc zabrałem to, żeby nie spieprzył dalej. No i co? Doszła WR-ka na wyprostowanie ramy. Doszła nam YZF-a, 20 rok, też na wyprostowanie ramy i zawieszenie. No i zakupów hajka. Hajka delikatnie uszkodzona, no praktycznie wcale. Praktycznie wcale, jakieś tutaj mamy delikatne obtarcie. Wydech Eagle Mach. Z tej strony również wygląda na całą. Tu mamy delikatnie wgnieciony zbiornik. Nie wiem, czy będzie widać, a jest. Ale pod różnymi kątami różnie widać. Siedzenie ma poprucie, też trzeba będzie to zrobić. No i klamka. Klamka uszkodzona, jak widać, musiał komuś upaść. Z tej strony na szczęście jest cały, nie jest uszkodzone. Zobaczymy sobie. Wyskalowana do 340. No i fajnie to wygląda.